Wszystko zgodnie z prawem. Problem w tym, że mieszkańcy Rudzińca boją się o swoje zdrowie. Według nich to krok od katastrofy ekologicznej. We wsi Chechło kilka lat temu wydobywano piasek. Po wydobyciu pozostała ogromna niecka. Teren jest w posiadaniu rolnika, który wraz z firmą z Gliwic planuje wykorzystać ją do składowania odpadów, m.in. związanych z przeróbką ród czy ze spalania w elektrociepłowni. Uważam, że tam by szło coś innego zrobić, kurczę, a nie trzeba śmieci wwozić do tego Chechła, bo tam już mamy, kurczę, no śmieci ogółem jest wszędzie dużo, a na co je wozić se pod plac? Dla nas to może jeszcze nie będzie tak, ale dla naszych dzieci, wnuki to mogą mieć różnie tutaj, nie? Firma, która ma prowadzić zwożenie odpadów, nie widzi w tym jednak nic niebezpiecznego. W styczniu otrzymała pozytywną decyzję z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Odpady, które mogą tam trafić, muszą odpowiadać określonym warunkom. We wniosku mieliśmy 36 kodów. Dostaliśmy 29 kodów. To jest zgodnie z dziennikiem ustaw, który wydał minister środowiska, gdzie można to sypać w układzie rolnym. I tam jest powiedziane, jak to robić. Odpady z górnictwa, miedzi, cynku i ołowiu. Jest taki zapis, prawda? Ale to są minerały. Przedsiębiorca złożył wniosek ze wszystkimi dokumentami, które prawem jest przewidziane. I wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Mówi się o tym, że ma tam powstać składowisko, jest to totalna nieprawda, tam nie ma i nie będzie składowiska. Przedsiębiorca dostał zezwolenie na wykorzystanie odpadów do przeprowadzania rekultywacji. Inwestycji boją się także władze gminy. Nie chcą w swoim sąsiedztwie składowiska niebezpiecznych odpadów. Nie potrafią też zrozumieć decyzji marszałka. Kiedy dowiedzieliśmy się, na czym ma polegać ta rekultywacja, przestraszyliśmy się. Rekultywacja poprzez składowanie odpadów. Tak, poprzez składowanie odpadów. Zgodnie z decyzją w tym momencie marszałka województwa śląskiego, który wydał pozytywną decyzję, tam ma być składowane około 1 000 000 ton odpadów. Obawy mieszkańców potęguje fakt, że pod terenem znajdują się zbiorniki wód podziemnych, które są rezerwą wody pitnej dla Śląska. Nikt tego nie zbadał, przesiąkliwości w tym momencie gleby. Nie wiemy, czy te odpady nie zatrują tych wód. I to będzie bomba ekologiczna nie tylko dla Śląska, ale także dla województwa opolskiego. Gmina wysłała wniosek do ministra ochrony środowiska o cofnięcie decyzji związanej z planami firmy. Firma ma zamiar rozpocząć zwożenie odpadów w drugiej połowie marca.